Są wielkie baśnie, baśnie magiczne, które opowiadamy sobie od tysięcy lat. I próbą kolejnego opowiedzenia starej, wielkiej baśni o pięknej i bestii jest właśnie nasz spektakl. I dlatego zapraszamy na naszą wersję tej baśni. Nie zastanawiam się nad tym, czym się różni nasza wersja od innych, bo to jest nasza wersja i opowiadana przez nas z naszego namysłu, z naszego serca. Czasami jest tak, że na przykład jest dramat, jest sztuką zamkniętą i teraz trzeba opowiedzieć go tak, jak jest napisany, po swojemu, ale tak, jak jest napisany. Natomiast z baśnią, która nigdy nie została, no może została parę razy zapisana, ale to też były pewne wersje, jest tak, że opowiadamy pewne historie, łącząc wątki, które nam się z tym skojarzyły, łącząc wątki z innych baśni, tworzymy naszą własną opowieść na temat pięknej bestii. Wcielam się w postać bestii w tym spektaklu i warto go zobaczyć, ponieważ jest tutaj mieszanka różnych emocji. Od tych bardzo negatywnych do tych bliskich nam, bliskich miłości, bliskich spokoju, rodzinnego takiego ogniska. To nie jest powiedziane, że to jest spektakl dla najmłodszych, że to jest dla małych, ale też i dla tych, którzy faktycznie gdzieś tą piękną bestię tym bardziej znają z historii tej disneyowskiej. U nas jest trochę nieco inaczej, ale jednak ten motyw pięknej bestii jest po prostu zachowany tak, jak powinien po prostu być. Od dziecięcych lat była to moja ukochana bajka Disneya. I nawet nie sądziłam, że kiedyś przyjdzie mi ją w niej grać, a szczególnie tę tytułową postać, która jest bliska memu sercu, bo to jest piękna opowieść o tym, co jest naprawdę w życiu ważne. Oczywiście okazuje się to dopiero później, okazuje się to dopiero pod koniec spektaklu, no ale najważniejsze, że to się okazuje. Piękna muzyka Marka Zalewskiego, przepiękna, wzruszająca, przejmująca. Zresztą tak jak cała scenografia i kostiumy Joanny Sapkowskiej i reżyseria Andrzeja Ozgi. To wszystko dopiero teraz łączymy tymi małymi bloczkami, klockami w całość i widać, że to będzie naprawdę, wielkie, piękne, mocne show.